I proces sprzedaży to jest znalezienie sposobu, przepisu na sprzedaż Waszych produktów i usług w bardzo powtarzalny sposób. Cześć, nazywam się Szymon Neger i witam Was w kolejnym odcinku Wise Business School. W odcinku pierwszym tego typu na kanale, ponieważ odcinek będzie to typowo inspiracyjny a nie taki, w którym czegoś Was nauczę. Jeżeli miałbym pogrupować pytania, które najczęściej od Was dostaję, to oprócz tego, ile mam wzrostu i że wydaje się wyższy niż w podcaście, to najczęstsze pytania, jakie dostaję, są pytania o nasz biznes. Jak rośniemy, co robimy, czego nie robimy, a jak zrobiliśmy to, a jak zrobiliśmy tamto, co wpłynęło na wzrost, a co nie wpłynęło. I postanowiłem nagrać materiał, w którym odpowiem na pytanie, jak to jest, że przez ostatnie trzy lata zwiększyliśmy nasz przychód 32krotnie. Na samym początku części merytorycznej opowiem Wam, z ilu na ile był to wzrost oraz... Opowiem wam o dziesięciu najważniejszych czynnikach, które w mojej ocenie miały na ten wzrost wpływ. Niemniej musicie mieć z tyłu głowy, że wiecie, wykres do tyłu łatwo się analizuje, więc mi łatwo się opowiada patrząc na przeszłość o tym, co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy i co nam ten wzrost mogło przynieść. Niemniej musicie te rzeczy traktować z pewnym dystansem i brać pod uwagę to, że to nasza jedyna specyficzna sytuacja, ale liczę, że być może wyciągniecie z tego jakieś wnioski. Dla siebie. No i musicie pamiętać, że to jest wzrost w firmie usługowej, co też ma wpływ, i trzeba przez ten pryzmat te rzeczy, o których będę mówił, interpretować. Tyle we wstępie. Zachęcam Was do obejrzenia merytorycznej części dzisiejszego materiału. No dobrze, żebyście mieli kontekst tego wzrostu, to bardzo kilka ważnych informacji. Przede wszystkim biznes jako taki usługowo wystartował we wrześniu. Czyli 09 2018 roku był pierwszy miesiąc, kiedy ja na pełen etat zacząłem zajmować się wtedy jeszcze tylko biznesem o nazwie Sellwise. W marcu 2019 roku mieliśmy na pokładzie jedną osobę plus mnie i wykonaliśmy około 40 tysięcy złotych przychodu. Teraz w marcu 2022 roku mieliśmy powyżej 1,3 miliona przychodu we wszystkich czterech biznesach, bo to już jest Sellwise, jest Adwise, jest Hirewise, jest Akademia Sales Angels. W związku z tym jest to wynik uwzględniający wszystkie te cztery biznesy i łącznie w te projekty jest teraz zaangażowanych około 45 osób. Będziemy mówili o tym wzroście, to jest około 32-krotny wzrost w 3 lata i opowiem wam o czynnikach, które z mojej perspektywy były najważniejsze do tego, żeby rzeczywiście udało się to zrobić i Pierwszym najważniejszym czynnikiem, który jest na liście, to osoba, tak jak słyszeliście, tego 2019 roku była jedna osoba na pokładzie. Powiedziałem wam o tym przed chwilą. I to tą osobą była Marta. Marta do dzisiaj jest członkiem zespołu. I to, co jest bardzo ważne, jako pierwszy czynnik na dzisiejszej liście, to to, że Marta już wtedy była na tyle bystra, utalentowana, mądra że przejęła de facto ode mnie budowanie i zarządzanie bezpośrednio zespołem. Ja od samego początku miałem w firmie menadżera, który zarządzał tym teamem i dzięki temu ja mogłem się jakby zaangażować w rozwijanie firmy strategicznie, w pozyskiwanie klientów, w rekrutowanie ludzi. Nie musiałem się martwić bieżącym ich wdrażaniem na przykład. Nie musiałem się zastanawiać, czy mają gdzie siedzieć, czy, e, czy ich komputer działa. Wszystkie rzeczy przejęła Marta. Marta wystawiała faktury, Marta zarządzała pierwszymi osobami firmy. To Marta na początku też je rekrutowała i pierwszym czynnikiem na dzisiejszej liście, bez dwóch zdań, jest pierwszy pracownik całej firmy. To uważam, że Marta jako taka, na te pierwsze miesiące i lata wzrostu była bardzo, bardzo istotnym czynnikiem, osobą, która na ten wzrost rzeczywiście wpłynęła. Uważam, że gdyby Marta wtedy. Nie była na tyle samodzielna, tylko potrzebowałaby ciągle mojej opieki, to ja musiałbym ją kontrolować, to ja musiałbym sprawdzać, czy Marta daje radę, to myślę, że absolutnie do tego wzrostu by nie doszło. Musiałbym siedzieć operacyjnie w firmie, musiałbym się tymi rzeczami zajmować. W związku z tym, jest to pierwszy bardzo, bardzo istotny czynnik, i też uwaga, co on dla Was oznacza. On oznacza, że jeżeli zakładacie biznes z myślą o skalowaniu. I nie macie budżetu na to, żeby zatrudnić świetnego menadżera, to, znaczy, to oznacza, że musicie się bardzo przyłożyć do pierwszej rekrutacji. To znaczy, pierwsza osoba, która do tego teamu dołączy, to musi być ktoś naprawdę mocny i utalentowany, niekoniecznie drogi i doświadczony. Mocny i utalentowany to znaczy, że możecie zatrudnić kogoś młodego, ale aspirującego. I na przykład, kiedy będziecie robili testy takiej osobie w czasie rekrutacji, to możecie sprawdzać tego człowieka nie tylko pod kątem tego, czy. Budzi zaufanie, czy jest ambitny, czy jest zmotywowany, tylko właśnie pod kątem tego, czy ma chociażby cechy typowe dla menadżera, jeżeli myślicie o wzroście i o tym, żeby taka osoba później ten zespół rzeczywiście przejęła. I to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, który dla Was przygotowałem, to Bayer persona. Bajer persona, czyli komu i jakie usługi bądź produkty oferujecie. I teraz uwaga, bo to jest bardzo tricky punkt. Spotykam szalenie dużo przedsiębiorstw, które sprzedają to samo co wszyscy, tym samym co wszyscy, w taki sam sposób jak wszyscy i dziwią się, że nie rosną. <laughs> I to jest, to jest pewien problem. Albo firmy, które sprzedają produkt, usługę, które leczą Coś takiego bardzo miękkiego, jakiś taki problem, który ma bardzo niewiele firm, jakiś taki problem, który nie jest jakoś bardzo pilny, jakiś taki problem, który w sumie to zajmiemy się tym kiedyś. W naszym przypadku od samego początku nasz biznes opiera się na ulepszaniu sprzedaży i marketingu B2B. I to sprawia, że tak naprawdę, jako grupa firm na dzisiaj, dotykamy jednego z najważniejszych problemów, jaki istnieje w biznesie. Sprzedaż i marketing pozyskiwanie klientów to jest. To jest jak witaminy, jak krew dla organizmu, jak woda dla rzeki, jak słońce dla wakacji. Dosłownie. To jest tak ważne w każdym biznesie. W związku z tym, my jako firma leczymy bardzo, bardzo istotny problem. To nie jest problem, który. Mają niektórzy, tylko ma na pewno większość. I jest to problem, który jest bardzo, 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 bardzo istotny dla biznesu. I teraz uwaga, w ramach tej bary persony udało nam się określić dwa segmenty. Już teraz pominę to, jakie to są segmenty, bo ci, którzy nas znają, obserwują doskonale wiedzą, określiliśmy się segmenty, które. Najsilniej tego potrzebują i się w nich wyspecjalizowaliśmy. W związku z tym trafiliśmy do segmentów, które bardzo tego potrzebują, trafiliśmy do segmentów, dla których jest to bardzo, bardzo ważne. W związku z tym zawęziliśmy nasze działania do bardzo konkretnego rynku i do bardzo konkretnych problemów i do bardzo konkretnych rozwiązań, nie takich, gdzie jest 150 tysięcy firm konkurencyjnych, tylko tak naprawdę przez cały nasz okres wzrostu tych głównych konkurentów, z którymi gdzieś tam się spotykaliśmy, mieliśmy może dwóch, takich pomniejszych na przykład freelancerów albo firm nieco mniej wyspecjalizowanych na przykład w naszej działce, tylko innych rodzajów firm doradczych, mieliśmy po prostu bardzo niewiele. W związku z tym trafiliśmy na rynek, gdzie potrzeba była bardzo silna, problem był bardzo istotny, dotykał on jednego z najważniejszych obszarów funkcjonowania organizacji, a na dodatek konkurencja była relatywnie niewielka. I teraz wiedząc jak bardzo tak silne określenie buyer-persony wspomaga wzrost, to jest druga wskazówka dla was, czyli jeżeli zakładacie biznes, to warto to zrobić, bądź nową linię biznesową, to jest też ważne. Bardzo wielu naszych ogromnych klientów zakłada nowe linie biznesowe, które de facto są nowymi małymi przedsiębiorstwami. Więc jeżeli zakłada się taki biznes, to warto brać te rzeczy pod uwagę. Czy rynek jest rosnący? Z pierwsza rzecz, czy problem jest naprawdę bardzo bardzo istotny jak duża jest konkurencja? No, i na ile, na ile silne są wartości, które wy swoim klientom oferujecie? Więc uważam, że drugim czynnikiem naszego wzrostu była właśnie buyer persona. Silnik trzeci, bo to jest silnik, czynnik, czynnik trzeci, to jest proces na pozyskiwanie. I teraz uwaga: w bardzo wielu firmach rzecz dzieje się w taki sposób. Mam jakieś umiejętności, mam paczkę znajomych, mam jakiegoś pierwszego klienta. I teraz na tej paczce znajomych i na tym pierwszym kliencie skaluje się na przykład do 2, 3, 4 milionów przychodu. I firma zaczyna rosnąć, zatrudniam ludzi, wspólnie nad czymś pracujemy i tak naprawdę budzę się po tych dwóch, trzech, czterech latach w firmie, która jak ja czegoś nie zrobię, to nie ma klientów. Jak ja gdzieś nie pojadę, to nie ma klientów, jak ja nie zadzwonię do znajomego też nie ma klientów. I tak naprawdę okazuje się, że 3, 4, 5, 6, 8-letni biznes nie ma procesu na pozyskiwanie nowego klientów, który byłby drożny, sprawny i przyprowadzałby klientów do firmy obojętnie, czy właściciel działa, czy też nie działa. I trzeci czynnik, który miał wpływ na nasz wzrost, to właśnie skupienie się na wybudowaniu procesu do pozyskiwania klientów od pierwszych miesięcy funkcjonowania firmy. To znaczy, de facto już w drugim miesiącu funkcjon funkcjonowania firmy powstał podcast. Potem wkrótce zacząłem pojawiać się na niektórych kanałach YouTube'owych. Powstała profesjonalna strona internetowa, ta strona była pozycjonowana, do tej strony był dobudowany lejek marketingowy, którego częścią były podcasty, właśnie wywiady, pojawiły się webinary, pojawiło się social media, pojawiło się bardzo, bardzo wiele aktywności marketingowych, które doprowadziły do tego, że klienci, potencjalni klienci spływali do naszej grupy regularnie, w sposób stały. I uważam, że to jest trzeci czynnik, który bardzo silnie na ten wzrost wpłynął, że. Nie czekaliśmy z wybudowaniem tego. Ja wręcz bałem się budować biznes tylko na znajomych, dlatego że biznes ze znajomymi robi się nieco inaczej. Znajomi wybaczają więcej, ciężko tam wybudować procesy, bo jaki znajomy nie zachowa się jak prawdziwy klient, tylko zadzwoni do mnie i powie: Szymon, weź coś, zdziałaj, Albo co gorsza, znajomy będzie wymagał, żebym to ja osobiście świadczył usługi, co znowuż zatrzyma wzrost tej firmy. W związku z tym warto od pierwszych. Tygodni istnienia firmy, zastanawiać się, jaki będzie proces na pozyskiwanie klientów tej organizacji. Czy to handlowcy będą dzwonić, czy pisać maile, czy będzie jakiś marketing, czy jakieś wywiady będą, czy będzie to, nie wiem, lejek napędzany reklamami, w jaki sposób, ile to będzie kosztowało, w jaki sposób się zdywersyfikujemy na przykład tym lejkiem. To znaczy. Dla mnie na przykład jednym z dużych zagrożeń w skalowaniu mojego biznesu jest podcast. Podcast ma teraz 145 odcinków, ma ponad pół miliona odsłuchań, jest dużym podcastem już teraz. Ale co, jeżeli mi się podcast znudzi? Co, jeżeli ludzie przestaną słuchać podcasty? Co, jeżeli Spotify mnie gdzieś zrzuci w rankingach? Nie mogę polegać tylko na podcastach, muszę mieć znacząco szersze spektrum. W związku z tym, punkt trzeci na dzisiaj. To proces na pozyskiwanie klientów, który powstaje w organizacji bardzo, bardzo wcześnie, nawet od pierwszych tygodni czy pierwszych miesięcy. Czwarty punkt, który jest bardzo, bardzo istotny, to znowu będzie proces, ale to jest proces sprzedaży. I teraz uwaga. Pułapką małych firm jest to, że proces sprzedaży nie istnieje, dlatego że procesem sprzedaży jest właściciel, to znaczy magia właściciela, założyciela sprawia, że się sprzedaje. Właściciel dołącza na wszystkie telefony do wszystkich rozmów z klientami, włącza swoją magię właścicielską, robi dużo czarów i magii, i te rzeczy się sprzedają. Niemniej, jeżeli to właściciel sam sprzedaje produkty i usługi, to najczęściej buduje proces sprzedaży, który działa dla właściciela. I bardzo często nam się okazuje w projektach, że jak wytniemy właściciela i ten sam proces oddamy do realizacji dla handlowców, to przestaje on działać. Co ma swoje uzasadnienie, bo handlowiec nie ma magii właściciela, czasami mówi zupełnie inaczej, ma mniejszą wiedzę, mniejsze doświadczenie, po prostu nie jest w stanie odtworzyć tego, co robi właściciel. I proces sprzedaży. To jest znalezienie sposobu przepisu na sprzedaż waszych produktów i usług w bardzo powtarzalny sposób. Jeżeli macie firmę usługową, do której trafia 100 klientów miesięcznie, no bo zrobiliśmy sobie punkt trzeci, proces na pozyskiwanie. I bardzo fajnie, chwala nam za to, trafia 100 klientów. I teraz dla wszystkich 100 klientów trzeba zrobić customową ofertę. Od zera wszystko wymyśleć. Jakby spędzić na tym wiele, wiele, wiele godzin, to może się okazać, że proces sprzedaży jest tym, co dławi wzrost tej firmy. I teraz nie zrozumcie mnie źle, bo na przykład sprzedaż developmentu w software house jest bardzo trudna i skomplikowana. I to jest fakt. Natomiast znam bardzo dużo software house'ów, które niesamowicie to uprościły. Najpierw sprzedają na przykład jakąś małą usługę, która na celu ma wybudowanie backlogu dla dalszych działań na przykład. I jest ona drogą do docelowej sprzedaży, a nie samą sprzedażą. W związku z tym, jeżeli nie znajdziecie przepisu na proces sprzedaży, który może realizować ktoś, kto do pracy przyszedł 3 miesiące temu, to będzie Wam bardzo trudno rosnąć, bo się okaże, że jedynym napędem wzrostu jest magia właściciela albo magia jakiegoś jednego konkretnego handlowca. W związku z tym bardzo dużo wysiłku warto spędzić na tym, żeby ten proces sprzedaży doprowadzić do, do takiego stadium, na którym na przykład w naszym przypadku od bardzo, bardzo dawna trzymamy około 37% współczynnika konwersji na sprzedaż, na współpracę z klientem, czyli na 100 potencjalnych klientów. Którzy do nas trafiają, 37 zostaje naszymi długotrwałymi klientami i to jest metryka, z którą czujemy się w porządku. I na tym etapie wystarczy ona do tego, żeby nasz biznes rósł. W związku z tym zróbmy małą stopklatkę. Punkt pierwszy to. Marta, czyli pierwsza osoba w zespole, która jednocześnie może zarządzać operacyjnie i odciążyć mnie jako właściciela, który zajmuje się napędzaniem wzrostu organizacji. Drugie to buyer persona, czyli dotarcie do rynku, który ma pilny problem, na którego, na którego rozwiązanie nie czeka, danie tam mocnych wartości i też wejście w rynek, gdzie nie było wiele konkurencji, to też było istotne. Trzecie to wybudowanie procesu na pozyskiwanie klientów bardzo, bardzo wcześnie w czasie istnienia organizacji. I czwarte to wybudowanie skalowalnego procesu sprzedaży, czyli takiego, który jest w stanie realizować handlowiec, który na przykład pracuje w naszej firmie od trzech miesięcy. Idźmy dalej w takim razie. Punkt piąty. I punkt piąty jest nietypowy, dlatego że niewiele się o tym mówi. To kultura organizacyjna. I teraz uwaga: Jedną z przewag małych i młodych organizacji powinna być właśnie kultura organizacyjna. Czym jest kultura organizacyjna? To w dużym uproszczeniu, powiedział to kiedyś jeden ze specjalistów, zapamiętałem i używam to sposób załatwiania spraw, wszystkich spraw, nawzajem ze sobą w firmie, z klientami, z otoczeniem, ze wszystkimi. I teraz zazwyczaj organizacje, które istnieją już 10, 15, 20 lat, mają trochę problem z kulturą organizacyjną dlatego, że na przykład nie przystaje ona do obecnych czasów, albo jest załóżmy czysto czerwona czyli jest organizacja, w której jest król i władca, a nie właścicieli. Ten król i władca codziennie rano przyjeżdża na srebrny zbior zbroi, na białym koniu, siada i tam zarządza i ustawia wszystkich po kątach. Jest to kultura organizacyjna, która w mojej ocenie się trochę przeterminowała. I teraz w 2022 roku, w tym roku jest nagrywany ten materiał, kiedy kultura organizacyjna która wspiera na przykład pracę młodych ludzi, jest wybudowana w taki sposób, że ona ich angażuje do wymyślania rozwiązań. Jest zbudowana w taki sposób, że oni tych rozwiązań cały czas szukają, chętnie je wdrażają, uwielbiają zmiany. Te zmiany adaptują się do zmian adaptują się bardzo, bardzo szybko, sami je wręcz proponują. To tego typu kultura organizacyjna jest absolutnie niesamowita i to ona w, no, w naszym przypadku uważam, że jest driverem wzrostu. Już mniej więcej od momentu, kiedy firma miała 4-5 osób, zawsze wspólnie co tydzień siadaliśmy przy tablicy, na której widać nasze wszystkie najważniejsze metryki w organizacji, jak przychód, jak liczba klientów, liczba leadów, liczba działań prospektingowych, wszystkich innych i wspólnie całym zespołem radziliśmy co tu zrobić, co zmienić, co poprawić i zostało to z nami do dzisiaj. Mimo, że tych osób mamy już znacznie więcej, podzieliliśmy się na... Mniejsze podzespoły, i wszyscy wspólnie pracujemy nad tym, żeby poprawiać tą organizację. I nie jestem tutaj jedynym królem i władcą, tylko tych królów i władców to jest co najmniej kilkunastu, którzy regularnie wymyślają, szukają rozwiązań i tak dalej, i tak dalej. Teraz uważam, że jak budujemy nowy biznes i świadomie podejdziemy do budowania kultury organizacyjnej, to możemy mieć absolutnie niesamowitą przewagę. I bardzo ważna uwaga: od kiedy budowana jest kultura organizacyjna? Od momentu. Kiedy w firmie są co najmniej dwie osoby. Czy jak byłem już ja i Marta, to sposób, w jaki ja i Marta ze sobą współpracowaliśmy, miał ogromny wpływ na to, jak firma działa dzisiaj. Bo trzecia osoba, która się pojawiła w tym zespole, patrzyła na mnie, patrzyła na Martę i siłą rzeczy. Przejmowała albo nasze nawyki, albo zaczynała pracować dokładnie w taki sposób, w jaki my pracujemy. Na przykład, częścią kultury organizacyjnej jest to, że się nie spóźniamy, częścią jest to, że nie kłamiemy klientów, częścią jest to, że staramy się bardzo szybko robić rzeczy związane z klientami. To wszystko ma rzeczywiste znaczenie, więc kultura organizacyjna w naszym przypadku uważam, że miała przeogromny wpływ na te wzrosty. Szósty punkt. Napisałem proces pozyskiwania i proces sprzedaży, teraz napiszę procesy, ale. Jest tutaj mała gwiazdka. To znaczy, te procesy rzeczywiście mieliśmy wybudowane już od bardzo, bardzo wczesnych miesięcy istnienia organizacji. I teraz uwaga, nie budowaliśmy ich tak, żeby przystawały do pięcio-dziesięcioosobowej firmy, tylko budowaliśmy je tak, żebyśmy nie musieli ich zmieniać, jak firma będzie miała 100 czy 200 osób. I to jest bardzo, bardzo istotny mindset. Jeżeli budujemy procesy tak, że na przykład, załóżmy, czysto hipotetycznie, że budujemy proces, w którym ja osobiście muszę coś sprawdzić. To się bardzo często zdarza w firmach właścicielskich, właściciel buduje procesu, że jak będziecie mieli gotowe, to do mnie wyślicie, ja to zaakceptuję i wtedy możecie wysyłać do klienta. I to jest idealny przykład procesu, który hamuje wzrost firmy. Dlatego, że nie jest to proces, który będzie działał jak w firmie, będzie 200 osób. I potem trzeba będzie go zmieniać, więc bez sensu go zmieniać. Od razu budujemy procesy, wyobrażając sobie, że nasza firma ma 200 osób. Czyli jeżeli na przykład jest coś, co wymaga sprawdzenia, nie wiem, to może być cena produktu, oferta, cokolwiek, to nie budujemy na przykład, że właściciel ma na coś spojrzeć, tylko budujemy na przykład checklistę. Zanim wyślesz do klienta sprawdź te cztery punkty albo 15 punktów ciach 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 i uczymy ludzi pracować od samego początku na procesach tego typu uczymy ludzi być samodzielnych a nie uczymy ludzi że jak coś się zepsuje to właściciel ogarnie albo jak coś się nie uda to wyślijcie do mnie albo jak jest duży klient to podeślijcie do mnie to ja sam ogarnę eee, uważam że. Bardzo bardzo duży wpływ w naszym przypadku na ten wzrost miało to, że właśnie od pierwszych miesięcy istnienia te procesy były budowane tak, jak buduje się je w większych organizacjach. Czy to procesy przepływu informacji, czy to właśnie proces sprzedaży, czy też proces realizacji, proces wdrażania nowych pracowników, proces rekrutowania nowych pracowników. Łącznie mamy ich już grubo, grubo ponad 100 wszystkich procesów w ramach całej organizacji. Więc. Budując je, miejcie proszę z tyłu głowy, że budujecie je dla większej organizacji niż ta, którą jesteście obecnie. W przeciwnym wypadku wkrótce będziecie musieli je zmieniać, albo wkrótce te niewłaściwe procesy zahamują wzrost Waszej firmy. To nas prowadzi do punktu siódmego, który jest nietypowy, ale napiszę tutaj MRR, czyli abonament. I teraz uwaga. MRR to jest skrót od monthly recurring revenue, czyli miesięczny powtarzalny przychód. Po polsku można to nazwać abonament. I teraz uwaga, jeżeli budujecie biznes, jakikolwiek biznes, to model abonamentowy jest jednym z najprostszych modeli biznesowych wspomagający szybki wzrost firmy. Dlatego, że jest tam występuje tam coś takiego, co się nazywa powiedzmy w pewnym, pewnym sensie procentem składanym. Można tak to nazwać. Dlatego, że jeżeli mamy niski czern, czyli niskie odejścia obecnych klientów, i ciągle nalewamy do organizacji więcej klientów niż odchodzi, to jasnym jest, że ten abonament z miesiąca na miesiąc się zwiększa i po prostu napędza wzrost całej firmy. I teraz uwaga: abonament jest pięknym testem modelu biznesowego waszej firmy, dlatego że, żeby klient chciał płacić abonament, to wasza usługa musi wnosić realną wartość. Musi być potrzebna cały czas, czyli miesiąc w miesiąc. E, musi też, e, na przykład jeżeli występują trudniejsze chwile w rentowności, być na tyle istotna, żeby nie była wypowiadana od razu. I teraz stworzenie firmy abonamentowej, szczególnie usługowej, jest pięknym ćwiczeniem myślowym. Czy aby na pewno Wasza usługa będzie mogła być sprzedawana w abonamencie? Bo jeżeli nie, to jest duża szansa, że. Prędzej czy później będziecie mieli jakieś tam problemy ze wzrostem. E, oczywiście one nie muszą wystąpić, bo znam ogromnie wiele organizacji, które nie mają abonamentów i też rosną. Zmierzam tylko do tego, że nam w modelu abonamentowym jest znacznie łatwiej rosnąć. Na przykład nie są niezbędne aż tak duże nakłady na, e, na nowych ludzi w organizacji na marketing, na sprzedaż na wszystkie tego typu rzeczy. Mnie, jak zakładałem biznes, przerażał model biznesowy firmy szkoleniowej. Którą pierwotnie pewnie bym był, gdyby nie to, że kalkulacja w Excelu mi się rozjechała. To znaczy, jak sobie policzyłem, co trzeba zrobić, żeby rosnąć jako firma szkoleniowa, to mi wyszło, że jedynym sposobem na wzrost to jest sprzedawać coraz więcej szkoleń. Masakra. <grych> w sensie, będziemy rosnąć tylko jeżeli co miesiąc nas sprzedajemy coraz więcej szkoleń. Oczywiście, to można zrobić, jest masa firm szkoleniowych. Niemniej, zachowując model abonamentowy. Cały czas trzymając nakłady marketingowo-sprzedażowe na bardzo podobnym poziomie, nie zwiększając ich znacznie, rośniemy dzięki modelowi abonamentowemu i jakby równolegle do tego rośnie nam de facto rentowność, ponieważ klienci, którzy zostają z nami dłużej, koszt ich pozyskania został de facto spłacony i stanowią dla firmy po prostu bieżące paliwo. I w naszym przypadku bardzo istotnym czynnikiem wzrostu był właśnie wspomniany abonament i to, że że bardzo długo zastanawialiśmy się jak to zrobić żeby klienci chcieli nam płacić abonamentowo za nasze usługi i okazało się że usługi które świadczymy są na tyle dobre dla naszych klientów że ten model abonamentowy działa u nas do dzisiaj i wciąż bardzo bardzo niewielu klientów nam te abonamenty wypowiada i to był siódmy bardzo bardzo istotny czynnik dla naszego wzrostu kolejny czynnik czynnik który może wydawać się nietypowy to uwaga identyfikacja Identyfikacja wizualna. I teraz wiem, że możecie mrużyć oczy. Ona niekoniecznie musi mieć wpływ na wzrost, ale uważam, że w naszym przypadku miała bardzo duży wpływ. My na początku wyglądaliśmy bardzo organicznie, jak każda firma doradcza byliśmy tylko niebiescy i mieliśmy takich mądrych ludzi w garniturach ze zdjęć stokowych, <laughs> nie naszych zdjęć i to miało, uważam, negatywny wpływ na nasze postrzeganie. I teraz. Od bardzo, bardzo wczesnego etapu istnienia firmy, mniej więcej rok po jej założeniu, zainwestowaliśmy w profesjonalną identyfikację wizualną i pamiętam, że było to dla mnie bardzo duże ćwiczenie wewnętrzne, bo my tam na nasze przychody zainwestowanie 30-40 tysięcy złotych w to, żeby nasza firma wyglądała bardzo profesjonalnie, było dla mnie ogromną przeprawą w głowie, żeby to realnie zrobić. Nie mniej. Teraz, te dwa lata po, tym, po tej zmianie, dostrzegam same zalety tego. Klienci na przestrzeni naszego lejka marketingowego bardzo wyraźnie widzieli punkty styku z naszą marką, bo wyglądaliśmy specyficznie. Mamy taką swoją własną, charakterystyczną, dziwną czcionkę. Mamy kreski, które się pogrubiają, które symbolizują proces. Na stronie trendowej znajdziecie kwadraty, które z kolei pokazują, symbolizują projekt doradczy. Każda ikona na naszej stronie, którą znajdziecie, jest narysowana pod nas i pod naszą identyfikację wizualną. Podobnie jest na stronie Adwise i na stronie Hirewise. Uważam, że miało to ogromne znaczenie, ponieważ już od bardzo wczesnego stadium wyglądaliśmy jak firma, która świadczy profesjonalne usługi. Teraz uwaga: bardzo często zdarza się coś takiego, że firma świadczy profesjonalne usługi, ogromnie dużo zainwestowała w swój proces realizacji, ale nie sprawia wrażenia takiej firmy na pierwszy rzut oka, co jest dużą utratą potencjału. My, jako ludzie, mamy tendencję do wyciągania bardzo daleko idących wniosków na podstawie niewielu informacji, w związku z tym, po co sobie to utrudniać? Sprawdźcie, żeby wasza firma wyglądała tak profesjonalnie jak usługi, które świadczycie, a podziękujecie sobie samym po roku i to bardzo. I to był punkt ósmy. Zostały nam dwa punkty na koniec. Uwaga, punkt dziewiąty to bardzo wczesny podział na grupę czyli około parę miesięcy temu powstała Wise Group, i teraz to Wise Group w naszym wydaniu było odpowiedzią na na to, że bardzo wyraźnie słuchaliśmy naszych klientów. To oni nam de facto mówili, jak my powinniśmy się zmieniać. Obserwowaliśmy, świadcząc nasze usługi doradcze, obserwowaliśmy, z czym ci klienci mają znowuż takie bardzo, bardzo silne problemy. I gdzie są gotowi zainwestować w to, żeby je rozwiązać, i gdzie rzeczywiście przyniesie im to realną wartość. I de facto na wszystkie te rzeczy od razu otwieraliśmy nowe linie biznesowe, a teraz już po prostu nowe organizacje. I tak powstał HireWise w odpowiedzi na to, że w czasie projektów doradczych klienci mieli bardzo duży problem z rekrutacją kandydatów, a okazało się, że my mamy lepszy pomysł na ich rekrutowanie. Rekrutują kandydatów nie rekruterzy, tylko nasi konsultanci, eksperci z SellWise. Klienci mieli bardzo duży problem z wdrażaniem marketingu B2B, dlatego powstał AdWise. Mieli duży problem też z egzekucją takich prostych zadań czy działań, jak to, że na przykład ktoś pisze teksty, ktoś robi strony internetowe, ktoś robi SEO, ktoś poprawia analitykę. To często potrzebne do tego były dwie, trzy agencje w B2B, a my po prostu zbudowaliśmy jedną. I trzecim tego typu biznesem było chociażby Akademia Sales Angels która jest szkołą która też powstała w odpowiedzi na po prostu problemy naszych klientów bo jak mieli handlowca który miał być dyrektorem sprzedaży to trochę nie było go gdzie wysłać w Polsce żeby tym dyrektorem sprzedaży został. I punkt dziesiąty to jest punkt wieńczący całość. Ja go tutaj zapiszę na niebiesko. To jest feedback. To znaczy w bardzo wielu organizacjach <noise> zdarza mi się coś takiego, że kiedy klient daje feedback, to trochę go postrzegamy jak takiego półwroga, się czepia bez sensu, jakiś taki dziwny widocznie: a to nie nasz klient. No idźmy dalej, idźmy dalej. To się niestety czasami zdarza. I uważam, że bardzo, bardzo nasz wzrost napędziło to, kiedy wyzbyliśmy się tego poczucia, bo też je w sobie mieliśmy przez pewien czas. Jeżeli ktoś się nadczepiał, to uznawaliśmy, że ewidentnie na siłę się czepia, po prostu nie ma racji i tak dalej. I po pewnym czasie wszyscy w salwe sobie zdaliśmy sprawę z tego, że to właśnie ci klienci, którzy dają nam feedback, są tymi, którzy najbardziej napędzają nasz wzrost. To znaczy co, co ciekawe, okazało się też, że oni sami tego feedbacku nie dają. Musimy się o niego, musimy o niego zapytać, musimy zadzwonić do klienta, musimy poprosić go o to, żeby o nim powiedział. I jak zaczęliśmy go realnie słuchać i zaczęliśmy poprawiać wszystkie nasze procesy jakby zgodnie z tym, co mówią klienci, to dało nam to niesamowity bust do wzrostu, bo się okazało na przykład, że nasze dokumenty ofertowe są teraz znacznie lepsze niż kiedyś, właśnie bazując na feedbacku klientów. Nasze warsztaty, poszczególne działania konsultanci też, których teraz zatrudniamy ten feedback od klientów tak naprawdę nauczył nas robić biznes, ale to absolutnie nie działało do momentu, kiedy on tak czasami spływał mailem, czasami nie, a teraz do każdego klienta raz na kwartał staramy się zadzwonić i zapytać go o wrażenia ze współpracy. To nie zawsze się udaje, bo nie zawsze mamy do tego zasoby, ale wtedy bierzemy sobie próbkę klientów i tak ją badamy, żeby sprawdzać, czy przypadkiem gdzieś nie usnęliśmy. Bo jeżeli gdzieś usnęliśmy albo o czymś zapomnieliśmy, to klienci nam przypomną. Oni mają do tego talent, tylko że musimy ich o to zapytać, a nie czekać, aż od nas odejdą. I pozwólcie, że podsumuję te 10 punktów. Pierwsze to pracownik, menadżer, jako pierwszy pracownik, który pomaga w operacyjnie w zarządzaniu. Drugie to buyer persona, czyli udanie się do rynku, który bardzo silny ma problem, bardzo potrzebuje, jest niewielka konkurencja. Następnie to proces na pozyskiwanie klientów od pierwszego miesiąca istnienia organizacji. Budujemy go i rozwijamy. Następnie proces sprzedaży skalowalny, taki, który może robić handlowiec, który pracuje u nas od trzech, od trzech miesięcy. E, oczywiście tutaj uwaga i gwiazdka, nie we wszystkich firmach jest to możliwe, ale wtedy możliwie skalowalny. To znaczy, na przykład, że da się w ogóle kogoś zatrudnić, kto to będzie robił, a nie, że tylko właściciel to robi. Punkt piąty: kultura organizacyjna i dbanie o to od pierwszego dnia istnienia firmy. Później, budowanie procesów, mając z tyłu głowy to, że to może być zaraz znacznie większa firma. Następnie, przemyślenie modelu abonamentowego, czyli sposobu, w którym klient zostawia u Was pieniądze co miesiąc. Później, identyfikacja wizualna, zadbanie o to, jak Wasza firma wygląda z zewnątrz dla osób postronnych. Następnie, punkt dziewiąty, go nazywam w naszym przypadku grupa, ale aktywne reagowanie na problemy, które znajdujecie u klientów i odpowiadanie na te problemy swoją usługą, nowymi produktami, nowymi usługami, nowymi liniami biznesowymi i tak dalej. I punkt dziesiąty, aktywne pobieranie od klientów feedbacku i szybkie zmienianie organizacji swojej tak żeby na ten feedback reagowała uwaga nam się pięknie punkt dziesiąty łączy z punktem piątym czyli z kulturą organizacyjną z tym żeby nasi ludzie ten feedback szanowali i go realnie chcieli wdrażać. No i cóż liczę że te 10 punktów daje wam jakiś materiał do przemyśleń. Mam nadzieję że przynajmniej jeden z nich okazuje się dla, dla ciebie drogi widzu ciekawy i taki że tak powiem, do wdrożenia. No i cóż, dajcie znać w komentarzach, czy któreś z tych punktów Was zaskoczyło. Czy dodalibyście któryś punkt, który Waszym zdaniem jest bardzo, bardzo istotny w szybko rosnącej firmie usługowej w tym przypadku? Być może możecie dodać też ważne punkty dla firm produktowych, dystrybucyjnych, sasowych czy jeszcze innych. Dajcie znać w komentarzach, urządźmy sobie z tego dyskusję. No i cóż. Bardzo Ci dziękuję, drogi widzu, że obejrzałeś ten materiał. Koniecznie pamiętaj, zasubskrybuj nasz kanał. To pozwala nam docierać do szerszych kręgów i też Tobie pozwala nie ominąć kolejnych materiałów. Zostaw nam też lajka na dole. No i cóż, ja się kłaniam nisko. Wielkie dzięki za wspólny, długi, chyba najdłuższy historii kanału odcinek. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć.